Witajcie, kochani. Piękna pogoda za oknem. Patrzcie to, no normalnie słoneczko świeci. Zobaczcie, jaka piękna pogoda, jakie piękne niebo. Więc wybieram się z chłopakami, jak ogarnę jeszcze chałupkę po śniadanku do parku. Ale dzisiaj jest mój wielki dzień. Imieniny Moniki. 100 lat, 100 lat dla wszystkich. Monik, też właśnie ślę życzenia. Dużo zdrówka, dużo uśmiechu na twarzy i spełnienia marzeń. I dzisiaj propozycja pyszna na śniadanko. Voilà, proszę bardzo. Pyszne śniadanko. Ja już Wam mówię, co my tu mamy. Tu są kanapeczki z awokado i z jajeczkiem. A tutaj, to jest żółta cukinia. Zrobiłam placuszki właśnie z cukinii w jajeczku, bułce tartej, troszeczkę soli i już Wam mówię, ile dałam w sumie za taką jedną cukinię, bo daję chyba 3 funty, ale ta żółta cukinia smakuje mi lepiej, ponieważ jest delikatniejsza w smaku od zielonej cukinii, a także zawiera witaminkę C na odporność, witaminkę A na dobry wzrok. Nie wiem, czy też wiedzieliście, że cukinia oczyszcza nerki, więc jedźcie dużo żółtej i zielonej cukinii i to jest propozycja na śniadanko, kanapeczki z awokado, jajeczko sadzone i cukinie żółte, bułce tarte i w jajeczku smażone. Więc trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia, z Panem Bogiem. Pa.